Jesteśmy nad Wisłą, jest piękna pogoda, słoneczko świeci, wspaniały dzień i wydawać by się mogło, że to taki nasz po prostu spacerek, ale nie. Przed nami dzień pełen wyzwań, pracy, ale też dobrej zabawy. Skręcamy tu? No dobra, to prowadź. Wyglądam jak Kate Moss? Tak staro? So high. Dobrze. Jesteśmy już prawie gotowi, zaraz możemy zaczynać. Pierwsze ujęcia, robimy sesję dla Vivy. Sesję z okazji Dnia Mamy, dlatego jestem tutaj z Chris Córkiem. No i mam nadzieję, że wyjdzie super. Mamy takie różne doświadczenia z robieniem sesji z Chrisem, bo on robi sesję od maleńkości. No i faktycznie im był mniejszy, tym było łatwiej robić. Pamiętam, jak ostatnio robiliśmy, jak miał 2 latka, to była ciężka sesja. Jak był mniejszy, było łatwiej, 2 latka, a teraz ma 4, zobaczymy. Jak będzie to i żale zachowywał się na planie. Na pewno jesteśmy w miejscu, które kocha, jest woda, są statki, więc... Będzie profesjonalny po mamusi. Będziemy go, wiesz, przekupować, że będzie mógł podtrzymać sobie boje. Albo koło ratunkowe. Ale załóż ten kapelusz, bo on idzie z jego... Ja nie wiem, gdzie on kuźwa jest, przecież on jest wielki. Kapelusz trochę bardziej na czoło. Bo on pod moimi plecami się znajduje. Ja pierdzielę. Bo to z tyłu mi przeszkadza, ten sprzęt z tyłu. Tą lampę, jak ktoś jeszcze... Kapelusz na głowę bardziej, proszę. No, bo tutaj. Zabuwajcie Jolę, proszę. Nie odsuwaj za bardzo, bo ja ją potrzebuję. No tak, a ty... Ale to nie mogę kapelusza ruszyć. Dobra, trzymaj się, to jest słodkie. Takie, człowiek się tak wyciąga pręż, żeby wyglądać na długiego, smukłego i tak jest... Koniec ujęcia! Wracamy do normalności. Tak, zdejmiesz okulary, bo taki się pinak robi, wiesz? Możesz je w ręku trzymać. Okej. A wygląda to jak wakacje! Na pewno na plecach mam już odbite te kulki od krzesła, boli mnie kręgosłup, nogi, pachwiny, łeb od trzymania tego kapelusza, który waży 20 kilo, ale moja szyja musi być zrelaksowana. Ja schodzę z tego statku. Już nie schodzę. Czemu schodzisz ze statku? Nieładny. Nieładny? Dlaczego? To tamty jest ładniejszy. Dużo kurzy i nieładnie ma opuścić. Tamten? Ale tutaj ładniejsze będą zdjęcia, Chrisku, wiesz? Nie, tam. Tam? Tak, tam jest pod spodem taka rączka. Tam? Naprawdę? No to tam pójdziemy zaraz. Współpracuje Chrisu dzisiaj? Myślę sobie, jak na dziecko. To jest całkiem niezłe. Zdjęcia to nawet dorosłych męczą, te pozycje to w ogóle... A dziecko w tym wszystkim trzeba po prostu go animować, żeby to była w jakiś sposób dla niego zabawa, a nie, bo dorosły człowiek zrozumie, że musi teraz zapozować, a dziecko trzeba mieć jakiś sposób, żeby go zachęcić. Sam sobie wybierzesz. To będzie Chase? Czy to będzie Marshall? I Marshall. A moim zdaniem Chase'a i Marshalla znajdziesz w domu, jak wrócimy z sesji. To jest okropne tak przekupić dziecko zabawką, ale czasem, kiedy już nie ma wyjścia, a jest cała ekipa i wszyscy pracujemy na jeden efekt, to trzeba sięgnąć po mało wychowawcze, acz przynoszące rezultat sposoby. Tak, jedna noga tu, a jedna tu. Umiem. No umiesz! Ale ja cię będę asekurować, poczekaj, ja cię będę asekurować, dobra? Dobrze, dobra, to nie róbmy zdjęcia, tylko właśnie mi. Chodź, powspinamy się trochę. Tu nie będzie cię głowa bolała, bo tu nie ma tego. Wspinamy się, dawaj. No i pozuj, teraz ładnie się uśmiechnij do cioci tej operatorki. Kochanie, pokaż się do mnie, ale stań zupełnie naturalnie, o tak. Mhm. To jest piękne teraz, idę. Pięknie, trzymaj to. O Jezu, jakie to jest ładne. Głowka do góry trochę, kochanie. Tak, to jest śliczne, bliżej trochę do niego, odrobinę bliżej. I uśmiech, tak. Uśmiech. Tak, cudne. Mhm. A stań sobie tak, z boku jego tak opierając się o to. Mhm. Tak?
Krisul jest? Dawaj mnie. Dobrze. Tak. To jest piękne, to jest piękne. No to... Dziękuję, byłeś duchem. Najpiękniejszym. A jeszcze jeden buziak dla mamy? Najostatniejszy? Chodź. Chodź i ja ci już wołam auto i pojedziesz do domku. Chodź. Och, mój kochany, ale byłeś super. Ostatni. Super zuchem byłeś. Pięknym, wspaniałym. Koniec sesji, udało się. Praca z dziećmi nie jest najłatwiejsza, ale efekty takiej pracy będą najpiękniejsze. Co do tego mamy pewność. Wracamy do domku. Nie się go, mama. Dlaczego wracamy do domu? Bo tutaj co będzie? Co będzie na ciebie czekało? Nie jest poziomka jaka? Myślisz, że będzie? Mama, nie wiem, i to się. O nie. Chodź, zobaczymy w twoim pokoju. Ja zrzucę buty. Mama. No, nie ma w twoim pokoju? A ja myślę, że może. O! Mama. Czy to jest rabu? Rabla masz? I Chase. No. Dzień wymaga wielu niespodzianek! Yeah! To nie jest Chase, ciocia! To jest Rocky! Nie ma Chase'a? O! Ty nie masz Chase'a? To musisz mieć Rocky, Marshall, Rubber, a Chase'a musimy znaleźć! Wydawało mi się, że też Chase był tu, czekał na ciebie. Nie mamy! Nie ma Chase'a? To super! Będzie szansa kupić jeszcze jeden prezent, piąteczka. Ej, mama, ja mam Chase'a. Masz Chase'a? A powiedz mi, a czy te ci się podobają? Te najlepsze. Tak? No to co, odpakowujemy je? Tak. A buziaki? Tylko pieski są. A buziaki? Oh, a buziaki? A zawsze są. A buziaki? Tak. To. Mówiłem, że jesteś zmęczony. No, ale nie wiem. Kocham cię. Posłuchaj, a wy się malujecie. Myszka, pomóż ci coś, żebyście zdążyli? Wiesz co, poczekaj, zobacz. Mamy 20 minut do wyjścia. Znaczy ogólnie tu sobie radzimy, ale wiesz co, tak sobie myślałam, że mam w bagażniku, w aucie mam jakieś rzeczy, jakby się może wyjął, żebyśmy nie jeździli z tym. A w którym samochodzie masz? W tym czarnym. Nie, na pewno? Czy w Mulsanie? A może, tak, w zielonym. Matko boska. Co to jest? O! Mysza! Co to ma być? Mówiłam, że będzie to karton. Słuchaj. To kartonisko jest. To jest taki nowy automatyczny mop, który pani Maria chciała naszego spośrodniczego miejsca, mówiła, wiesz? Nazywa się Hizero i w ogóle podobno jest na maksa super, bo jednocześnie ci odkurza, czyści i wyciera podłogę i nie zostawia smug, czyli powinieneś być zadowolony. No i przy dzieciach jest super, bo jest antyalergiczny. No i ona powiedziała, że to jest w ogóle czad i musi to mieć. Jakby zwykły mop nie wystarczył tu w domu. No przestań, wiesz, jest metrów do opykania. Też chciałbyś mieć automatyczny mop. Hizero, no mówię. No to niedługo kupmy sobie automatyczną tą. Sztuczna inteligencja ci tego nie podmieni. Ale to jest posia na przykład taka, wiesz, jakaś mobilna, która byłaby elektroniczna i byłaby czatem GPT jeszcze do tego, to by było. A może ty byś sobie taką ogarnął piżamę, że stawałbyś z łóżka i nie byłaby pognieciona? O właśnie, to może załatw mi taką piżamę, która się nie gniecie. Tak, oczywiście. Natychmiast. Bez przytulasa nie wychodzę, chodź przytulas. Och, kocham cię najmocniej na świecie. Jesteś mój. Delikatnie obłąd. Luksusowa, ale jednak nadal wielbłąd. Życie kobiety. Nie no, hit. Zastanawiam się w takich momentach, gdzie jest rząd moich asystentek. Które podobno mam. O, a ja. O Boże, ledwo idę, nie? Dobrze, że wzięłam wygodne buty. No i wreszcie.
Ktoś miał szyżę. Nie będę wyglądał jak ten ciołek. Proszę. A nie możesz okna otworzyć, żeby miał tutaj trochę światła? What? No i dobra, udało mi się wyjść z domu o takiej porze, która wskazuje na to, że powinnam się nie spóźnić. Ruszamy w tej chwili do Łodzi na imprezę, która nazywa się Sea Bloggers. Z moją grabką, która nie chce się zamknąć, porozmawiam sobie z nią później. To jest impreza, która tak naprawdę chyba, mogę powiedzieć, w Polsce jest w stanie zebrać w jednym miejscu, w jednym czasie największą ilość istotnych ludzi internetu, polskiej sieci. No i cóż, to jest taki event, który trwa 2 dni. Przez całe dnie prowadzone są, nie wiem, jak to nazwać, my jesteśmy w roli prelegentów, czyli takie wykłady, powiedzmy sobie, na które można sobie wykupić po prostu wejście. No i na scenie pojawiają się znane osoby, które po prostu mówią o różnych tematach związanych z ich pracą. Dzielą się swoim doświadczeniem, inspirują, opowiadają też o różnych swoich problemach, potyczkach, śmiesznych sytuacjach, więc jakby ta tematyka jest bardzo szeroka. A później wieczorem jest gala, podczas której rozdawane są nagrody, tak zwane hashtagi roku. I cóż, i to jest sobota, w niedzielę również jest cały dzień taki właśnie wykładowy na scenie. No i to jest jedyny taki event w Polsce. No więc ja do tej pory nigdy nie dałam rady tam dotrzeć. To jest mój pierwszy raz, więc jestem podekscytowana. Nazwiska, które są w tym roku, no, są niezłe, muszę przyznać. Jest ich bardzo dużo, więc tak naprawdę cieszę się na spotkanie też masy znajomych. Także ruszamy, abyśmy zdążyli. Mój wykład jest o 10. Zaczynam. Najgorzej. Pierwsza. I nie wiem, czy będę na czas. Wszystko w życiu już widziałem, ale elektrycznego mopa jeszcze nie widziałem. I to mnie jara, żeby to żony nie ma, żeby to obejrzeć, co to jest. Matko. Ha! Nie wierzę. Nie wiem, jak to czas wygląda. Wow. I to ma być mop? Elektryczny mop. Instrukcja instrukcją. Ach, trzeba jednak. Siódma do szybkiego montażu. Dobra, w sensie wygląda to super. Trzeba pewnie naładować to. Wow! To nawet chodzi. A tu jeszcze jakieś części są. Za bardzo nie mogę tego. Jednak poczytam tą instrukcję na wygodnie, przy kawie. Jeszcze dzisiaj może spróbuję to, jak to działa. 9, można coś oszamać. Ale żeby to nie było przypadkowe jedzenie, to wzięłam ze sobą oczywiście swoją dietkę. Oh, nice to fit you. No, jest ze mną już jakiś czas i też właśnie uwielbiam to w podróży. W ogóle powiem wam, te diety są idealnym rozwiązaniem dla takich osób jak ja, czyli w wiecznym biegu, zapracowanych, które ogólnie chciałyby zdrowo jeść, ale nie mają za bardzo na to czas. Mają do tego głowy, bo na głowie mają milion innych rzeczy. Mam taki super stoliczek, który na pewno jakoś się rozkłada. Dlaczego ta dieta jest dla mnie super? To dlatego, że po pierwsze, i to lubię najbardziej, mogę sobie wybierać posiłki. O Jezu, kocham to. Owsianka banty, okej, czyli kokos. Ciasto ucierane ze śliwkami. Soczek, pizze malutkie. O, i to super. Krosanciki z owocami. Ta dieta jest taka jak ja, czyli
dynamiczna i elastyczna. Więc bardzo mi odpowiada to, że po pierwsze mogę wybierać sobie te posiłki spośród oczywiście różnych diet, ale najfajniejsze dla mnie, najfajniejsza opcja to jest foodie. Tam jest naprawdę najpyszniejsza propozycja, ale też jest wegan, co tam kto preferuje. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to to, że po prostu tą dietę można jakby zmieniać miejsce dostawy, czas. To wszystko jest dla mnie ważne, bo jestem dziś tu, jutro tam. A dieta zawsze dotrze na czas i na miejsce, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Mój mąż też korzysta z tej diety, bo on wiadomo całe życie się odchudza, no ale... Ta mu smakuje. Dobrze, to zrobiłam herbatkę. Ciasteczko, herbatka, owocki. Z rana super. A w ogóle całą tą dietę zamawiacie sobie w aplikacji. Więc w dzisiejszych czasach, kiedy telefon mam wrażenie przyrósł nam do ręki, to korzystanie z aplikacji jest najłatwiejszą i najbardziej intuicyjną formą zamawiania sobie jedzenia. Jakbyście chcieli spróbować diety Nice to Fit You, to mam też dla Was od nich kod rabatowy, znajdziecie go na dole w opisie. Także polecam. Ja lubię na słodko, ale jak lubicie na słono, też jest. Chodź. Nie będę chyba zadało. Oj, chyba włączyłem tutaj te. Ja to zrobiłem chyba bałagan. Bałagan tu zrobiłem. Ja tu zrobiłem bałagan. I co to jest? A mówiłem ci, że można się bujać na tym. Mówiłem. Poczekaj, wezmę. Wyżej wezmę, poczekaj. Poczekaj wyżej. Coś na tym się... Mówiłem, że nie umiesz. Tata, huśtawkę. Ale huśtawkę też dam. Zobacz to, Chris. Dobra, jeszcze tutaj. Czekajcie, bo ty nie błyskają. Mamy tak. Organizacja, dobra, warsztaty. Dobra, tak się tak. Może to są warsztaty. Co tu się dzieje? Aha, czyli fajno. Fajno, że jest czymś takim fajnym. Więcej zmiany na rynku medialnym, gdy zaczynałaś, królowała telewizja bezkonkurencyjna. Teraz telewizja ma... Dzień dobry. Ja tam stałam pod jedną sceną. To są właśnie te dziewczyny. Piękne wejście, to może przywitajmy. Dzień dobry, cześć. Ślubne Pogotowie Izabeli Janochowski jest takim moim największym projektem, z którego jestem bardzo dumna, który też zabiera mi dużo czasu, ale jest spełnieniem moich marzeń, bo wreszcie mam program na dużej antenie, wiele lat na to pracowałam, ale pracowałam też w internecie. Więc tak, ten jakby internet jest dla mnie ogromną siłą, rozwijamy się, nawet mamy taką swoją małą na razie jeszcze platformę internetową, do której wrzucamy różne treści, oprócz tych, które tworzę bezpośrednio ja. Też w internecie powstał program Śluby Gwiazd, który zakupiła ode mnie telewizja, więc fajnie te platformy się przenikają. Najmocniej! Najmocniej? To jeden buziak najpierw. Jeden buziak. Pa! Opa! Buziak! Nie lubię tych buziaków! Nie lubisz? Ty mały niedobry! Lubię od mamy! Od mamy lubisz buziaki! Bo ja mam o 13. Bo musiałaś się wyspać, no. Nie to co my. Ja, proszę cię, jak się masz? Dobrze, cieszę się, że cię widzę w dobrej formie, piękną, śliczną. Krystek zdrowy, cały, fajny. Tak, no wszystko super. Chodzi do przedszkola dzielnie. No chodzi, znaczy chodzi, tydzień chodzi, dwa tygodnie choruje, wiadomo, nie? Pierwszy rok. No, ale tak. To już minie sam. Zostajesz tak. Dzisiaj, czy umykasz? Lecę, znaczy lecę, postaram się zostać do...
części oficjalnej. Przyjdź do mnie na 13. Ale na afterparty już tak, wiesz. Tak, tak, tak. Do dziecka. Kręcimy. A teraz uwaga! Nie no, człowiek dobrze, że przyjechał, to się przynajmniej kawę zapije, zdjęcia ładne porobi. Warto było ruszyć się z domu. Jesteśmy lepsze. Te są większe, one są teoretycznie na noc. Okay. I one są z czarną algą, też są ze złotem. Okay. To są silnie regenerujące płatki przeciwzmarszczkowe. Zachęcam przysiąść się, poczuć ten zew rozrywki naszej. Dlatego, że... Jezusie! Jezus! Właśnie! Dziękuję. Pojedziecie ze mną do domu. Moim zdaniem nic się nie zmieniłaś od czasów Tańca z Gwiazdami, jak byłaś tancerką. Tak? A ja może trochę zmądrzałam, ale nie wiem, nie mam tej pewności. A może szybciej? Nie! Szybciej! Dobra, zmusisz nóżkami szybciej już. Nie to wyda. Dasz radę. Cała impreza, słuchajcie, trwa 2 dni. Dzisiaj już jestem po swoim wystąpieniu. Wieczorem jest jeszcze gala. Na tą galę niestety nie mogę was zabrać, ale życzę powodzenia dzisiaj wszystkim influencerom i mam nadzieję, że to będzie cudowny wieczór. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.